No, balkony były piękne. Zgłosili się Państwo tutaj obecni. Mówię, mogło być więcej, ale no trudno, początki zawsze są ciężkie. Wyróżniliśmy właściwie wszystkich, zostały wytypowane trzy pierwsze miejsca. Cieszę się bardzo, że Państwo wzięliście udział w tym konkursie, bo to jest też upiększanie naszych osiedli, naszego miasta, dodawanie uroku. I też, a szczególnie w takim właśnie świątecznym okresie, kiedy się jedzie przez miasto i kiedy widać te piękne balkony z iluminacjami, to naprawdę jest aż, człowiek się raduje, że w takim fajnym i ładnym mieście mieszka. Gratuluję. Bardzo. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo, taki mały drobiazg. Dziękuję bardzo. Są światełka, jest renifer, mąż ustrajał balkonik, wszystko robił mąż i cały czas, co roku dokłada zawsze coś na balkon. A co skłoniło, żeby wziąć udział w tym konkursie? Raz chodziłam, wychodziłam z psem na spacer i zobaczyłam właśnie ulotkę, że jest konkurs właśnie na balkony. I zgłosiłam się do pani Agnieszki. A według pani co dają takie upiększone balkony? Ładnie to wygląda przed świętami, jak są, nawet jak po świętach jeszcze dłużej się świecą. Jest bardzo fajnie i przytulnie na osiedlu. Spodziewała się pani, że pani zwycięży ten konkurs? Nie, nie spodziewałam się właśnie, że zajmę pierwsze miejsce. A przechodziła się pani po osiedlu, patrzyła, które mogłyby być lepsze? Tak, chodziłam. Mąż właśnie mówił, że na Wenedów, ale 5. Tam taki ładny balkon właśnie też był. Mówi, że chyba zajmie pierwsze miejsce. W przyszłym roku też weźmie pani udział? Tak, i coraz więcej światełek będzie. Panie Marcinie, pierwszy taki konkurs na osiedlu Wenedów? Tak, zgadza się, pierwszy, ale nie ostatni. Mam nadzieję, że jestem pewien, że za rok również zorganizujemy. Jestem także przekonany, że coraz więcej mieszkańców będzie brało udział. No i nasze osiedle Wenedów będzie coraz piękniejsze. Jest ładne, a będzie jeszcze piękniejsze. Przynajmniej w okresie zimowym, kiedy tych iluminacji, kiedy zdobień będzie coraz więcej. Na czym polegał konkurs i jak go ocenialiście? Na czym polegał? No polegał na tym, na wyborze najładniejszego balkonu bądź okna na osiedlu Wenedów, przyzdobionego w sposób świąteczny poprzez jakieś światełka, mikołaje, tego rodzaju ozdoby. Wybraliśmy komisyjnie, w komisji był pan prezes Kroll z TBS-u, byłem ja, były panie z Rady Osiedla. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.